Kochani, zapraszam dziś Was na spacer po moim ogrodzie. Zobaczcie, truskaweczki sobie rosną w skrzyniach. Pietruchy na podorędziu. Miodunka plamista czeka na posadzenie, bo dostałam. Łuk już nam przekwitł. Teraz zostaną tylko owoce dla ptaszków. Tak, wszystko w pełnym rozkwicie, słuchajcie. Cześć Pusiu, cześć Rudziałcu mój. No, zobaczcie, czarny bez rozkwita. Teraz jest najlepsza pora na suszenie kwiatów. Genialnie działają przy przeziębieniach. Można z nich zrobić syrop w miodzie. Można nalewkę. Przepyszna jest. Moja już nastawiona. Dzień dobry, dziadu proszalny. Boróweczki, słuchajcie, już pięknie się zawiązały. No, zobaczcie, jakie śliczne borówki będą. Tak, w tym roku. Tak. Tutaj nagietki już wyrosły, a maluchy wschodzą. W skrzyniach już wzeszły pietruszeczki. Tak, będzie dużo pietruszki w tym roku, słuchajcie, bo ona jest bardzo, bardzo potrzebna. Zawiera nawet składniki przeciwnowotworowe, kochani. A tu jest moja papryka. Ta jest malutka, bo cały czas się hartowała na dworze. A ta tutaj, zobaczcie, ta już jest całkiem, całkiem duża. Już po zimnej zośce idą do gruntu. Pomidorki są przepiękne już. Nowe kwiaty się zawiązały. Tutaj zobaczcie, te co w mojej łazience siedziały, no to już po przesadzeniu takie pomidory mają. Tutaj to samo. O. No i tutaj ogórki coś trochę zmarniały, ale dzisiaj jednego już zjadłam. Tak, jednego zjadłam, drugi już mi rośnie. Myślę, że one po prostu odżyją, bo one dopiero z tej łazienki zostały tutaj przesadzone. No. Szpinak trzeba będzie już zjadać, kochani. To już ostatni dzwonek, bo niektóre zaczynają kwitnąć. Więc to mój ostatni szpinak w tym sezonie. Koper jest genialny, zobaczcie. Ogórki w tych skrzyniach są już wysiane, ale oczekuję, że dopiero wyjdą po zimnej zośce, bo na Wigilię Stanisława siałam. Nie wiem, co wyjdzie z tej rzodkiewki, bo dla niej już jest za ciepło. Na razie to idzie w liść zamiast w korzeń. No, tutaj się znowu hartują moje papryki. A tutaj już, no właśnie, seler, pora. Przepiękne, jeszcze miejsce na jedną paprykę jest. A tutaj śmierdziuchy rosną, czyli aksamitki. No, jestem pod ogromną lipą. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale mamy maj. A nam lipa będzie pod koniec maja kwitła. To już nie śmiechy, chichy. O, widzicie? A tu moja cudowna skrzynia, w której były pierwsze sałaty wysiane. Zobaczcie, jakie bogactwo. Cebula siedmiolatka przepięknie kwitnie. No, koper się ma dobrze. Marchewka trochę mniej dobrze, bo dopiero wyrwałam całą rzodkiewkę, którą zjadłam. Tak, kochani, truskaweczki się mają dobrze. Orzechy przetrwały, nie zmarzły. Tutaj następny, słuchajcie, też przetrwał i nie zmarzł. Piękne liście ma. No i idziemy teraz do dalszej części ogrodu. Bo tutaj się też dzieją cuda, kochani. Maliniak już rośnie całkiem, całkiem dobrze. Z truskawkami pomiędzy. Zobaczcie na moje piękne czosnki. I buraczki troszeczkę wyszły. A groszek to już w ogóle niebawem będzie kwitł. Ciekawa jestem, dlaczego ten jest wyższy, a ten jest niższy. Nie wiem, w tym samym czasie posadziłam. Tutaj zobaczcie, wsiałam sałaty, rzodkiewki, orzechy, pietruszki, nie wiadomo co. I wyrosły mi ziemniaki w tej skrzyni, pewnie z warstwy kompostowej. O, widzicie, jak wszystko pięknie rośnie. To jest czosnek zimowy. I posadziłam go w towarzystwie truskawek, ponieważ truskawki i czosnek bardzo siebie lubią. Jestem ciekawa smaku tych truskawek, bo widzę, że kwitną i że już są
owoce pierwsze zawiązane. Poziomeczki. To są moje poziomki. Poziomki, które przepięknie kwitną. Będzie ich dużo w tym roku. Myślę, że trochę za gęsto są posadzone. O i się znalazł nam, zobaczcie, chwast. Chwast, czyli zdaje się, że to jest lebioda. Trzeba ją stąd zabrać. Tutaj moje piękne pietruszki, które przezimowały. No, też trzeba je zjadać pięknie, bo widzicie, ta już poszła w kwiat i tutaj będziemy mieli nasionka. Tą jedną zostawię. Tu jest zagonek truskawek. Między nimi dziewanny, słuchajcie, dziewanny w tym ogrodzie to po prostu strasznie rosną. No ale dobrze, bo dziewanna jest potrzebna. Zobaczcie, kochani, będą pigwy. Tak, nic a nic nie zmarzły moje drzewa. Przepiękne. Wiele tych owoców będzie, zobaczcie po prostu. I tutaj. No, jestem bardzo zadowolona, bo w tym roku będę miała dużo pigwy i będę mogła zrobić pyszne do herbatki konfitury. Tutaj jest jeżyna, gdzieś tam jeszcze glistnik. Tu zobaczcie, tu nam glistnik wyrósł w tych truskawkach. No dobrze, będziemy się później bawić z tym wszystkim. Chciałam wam pokazać sliweczki, jakie piękne mamy. I gruszeczki. O, będzie ich sporo w tym roku. Gruszek jest dużo. Takie niby niepozorne drzewko, a jednak zobaczcie, jak pięknie nam obrodziło. Zobaczcie czereśnienki. Jesteśmy przy drzewie czereśniowym. I takie tutaj, zobaczcie, mamy piękne okazy. Tak, już zaczynają dostawać takiego lekkiego kolorku. I agres w tym roku jeszcze liści nie stracił. No dobrze, bo ostatnio to walczyłam z jakimiś gąsienicami na nim, ale w tym roku jakoś ich nie ma. Tak. Tu ziemniaczki w starych oknach. Same powychodziły po zimie. Tu następna skrzynia z ziemniaczkami. Dzisiaj będą podlewane. Wanienny staw. Są w nim żaby, są. No i tu mamy kompost, ale zobaczcie, co jest koło kompostu. Żywokost, kochani, żywokost na maści, które dla was robię. I tak to tutaj jest przy rzeczce, opodal krzaczka mieszkała sobie wiedźma.